Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym odcinku. Ja jestem Szczypson i jestem w tym momencie u siebie na magazynie. Widzę, że troszkę ponaprawiałem dom. Jak, o kurde, gdzie jestem? Tu jestem, dobra. Troszkę ponaprawiałem dom, jak widzicie, usunąłem basen. Nie ma już basenu. Sukces! Uznałem, że nie będzie czegoś takiego. Nikt nie będzie mi tutaj w moim domu basenu wstawiał. Nie ma takiej możliwości. Więc basen został usunięty. Tam na dole wszystkie bazy zostały. Znaczy nie, w sumie tą bazę tam zostawiłem jeszcze, ale pewnie ją usunę, bo po co ona mi tam. Więc zostawiłem ją tam. O, Emilka, dzień dobry. Witam cię, bardzo. Dobry, co tam u ciebie słychać? Jak tam, no, co tam u ciebie, powiem ci, że... No usunąłem basen, jak oceniasz usunięcie basenu? No dobrze, ale ty nie widziałeś. Czego? No, że nie ma wody już. O kurde, co jest grane? Dlaczego nie ma wody? No właśnie... Co się z niebem stało? O kurde, i tego nie zauważyłam. Też to widzisz? No. Tam jest taki żółty jakiś. Tak, taki ten, no, taki kwiatek. Takie, ziup, ziup. No właśnie, taki kwiatek. Co jest grane? Co tu się dzieje? Ej, dlaczego wody nie ma? Ej, to czekaj, to mam ważne pytanie teraz. To no. Gdzie jest moja łódź i twoja łódź? Znowu! Ej, właśnie, gdzie jest moja łódź? Excuse me? Gdzie jest moja teraz pasta? Ej, dobra, zaczynają się robić niezłe jaja, no ponownie. Way. Bo ledwo co wczoraj no to szukaliśmy, a znowu nie ma. Twoja łódź to jest żółta, to łatwiej będzie wychwycić tak. Gdzieś, myślę. Ale moja? Ty, ja nie mam fajerwerek. Znowu. Ja muszę fajerwerki porobić. To ma. Ty masz pewnie, ale patrz. Dobra, ale weź ten, zróbuję, mam tylko trzy. No właśnie, też się tak wyda, bo tak właśnie coś czułem. Tylko ja nie wiem, czy ja mam jeszcze gunpowdera dużo, bo ja kurczę. Tak, coś to ja mam, masz gunpowder, ile masz? No ja mam cztery tylko. Dobra, spokojnie. No. Ale jeśli chodzi o trzcinę, to będę miał więcej. No ja to nie wiem, jak się robi fajerwerki, mi się też to myli. No gunpowder i trzcina tylko, i papier. I papier, no. Dobra, no. Czekaj, ja lecę po ten gunpowder. Dobra. Ja tu zbieram tu. Ale trzcinę. Nie obiecuję, że będę mieć, czekaj. Nie, no tak wiesz, jakbyś miała ze stack, to by było mi miło. Ze stack, czekaj. Mam 30. Nie... No. Dobra, czekaj, ale to wiesz, no to dobrze, skrzynce, to już jest w jednej, git, to już w jednej jest ze skrzynek. A w jednej skrzynce, no to zmienia tak, bardzo wiele, wiesz, bo wydaje mi się, że jeszcze wiele znajdziesz dzisiaj. Skrzynek bardzo, więc wydaje mi się, że możliwe, że coś ogarnę. Dobra, czekaj, dobra. Lecę do kolejnych skrzynek. Sprawdzasz, dobrze. Dobrze. Dobrze, a Emilia, że ja tak spytam na wizji, jak twoje samopoczucie przed pewnym wyjazdem? Nie wiem, czy też mówiłaś publicznie, gdzie jedziesz? Mówiłam. Powiedziałam tylko, że jadę, ale dopiero dowiedzieli się widzowie 25 sierpnia, gdzie jadę. Ale dobrze się czuję, w sumie to się trochę stresuje. O, mam kolejny gunpowder. Dobrze, a ty samolotem już latałaś? Nie, i... Znaczy tak, jak miałam 9 lat, ale wiesz, nie pamiętam tego, więc jakby no nie... Nie daję tego jako, wiesz, lot samolotu, no bo po prostu nie pamiętam nic dosłownie. Okej. Okay. A ten, no i teraz będę pamiętać, ja się mega boję, że się gdzieś rozbije, kurde. Serio, nie, bardzo nie, się stresuję. Spokojnie. Samolotem się boję, boję się rozbije. No daj mi ten gunpowder. Proszę. Ale mi też oddasz troszeczkę, tak? Nie. To jest dla mnie akurat. Rozrzuć też fajerwerki. Nie, to jest full dla mnie wszystko. Też nie wiem za bardzo, jak w tej... Dobra, masz. Jak tam będzie, no. O, dziękuję. Pa, dużo tego się udało zrobić. No jest, ja drugie tyle mam. Wow. No. Wow. Dobrze, czyli co? Podsumowując, boisz się samolotu? Boję się bardzo, no lecieć. A co chciałem powiedzieć jeszcze? No dobrze. Czyli nie pamiętasz, jak kiedyś leciałaś, to nie pamiętasz, jak to jest. Tak, no nie pamiętam w ogóle, miałam 9 lat, nie? Dobrze. Czyli troszkę się boisz. No ja powiem ci szczerze, że ja bardzo nie lubię latać samolotami. No właśnie, słyszałam różne historie i teraz się boję jeszcze bardziej przez ciebie. Ja mega nie lubię latać samolotami. No i tyle w sumie. Dobra, poszukajmy tej naszej, znaczy twojej łódki i mojej łódki, nie? Czyli gdzie jest moja łódź, gdzie jest twoja łódź, bo tego to w ogóle nie wiem. Słuchaj, przejdźmy, a ty mówisz, że lecisz, no dobra, no to ja też przelecę. Znaczy nie, ja tak patrzę się, no kurde. Ej, zanim to jeszcze zrobimy, chodź co? Tu na chwilę. Gdzie ty jesteś? Co to jest? Weź, zmień, możemy obok. Ale gdzie ty jesteś? Obok twojego tosta. Co to jest? Co? Co to są te oczy? Ej, czy nie ja już się zmieniałem na na białe. Ty, no to kurde, co tutaj się stało? Co to zmienia ciągle? Nie wiem, ale to trzeba zmienić. Mi się to nie podoba, ja już się zmieniałem. Mi się nie podoba. Kurde. Ty też pomyślałeś o to, żeby zabrać Tak. No i właśnie chyba to zrobię. Narożniki. No tak będzie lepiej. Patrz, ono będzie teraz takie ciekawsze. Tylko czekaj, ja muszę jeszcze z drugiej strony, bo z drugiej strony tost też jest... A, tu nie mogę zabrać z tej strony. Kurde. Czekaj, tak. Dobra. Co jest? No czekaj, bo ja spoczyłem się jak ty i też nie potrafiłem latać. Aha. No to git. Dobra, biorę tutaj jeszcze stąd. Dawaj mi to. Dobra.
I tu, chociaż ja nie wiem, co ty robisz? A, ty tam jesteś. Kurde. Bo ja chciałam naprawić to. Fadoś, weszłaś do tosta, co ty robisz? Wow, ale to super, widziałeś to? Widziałem, no, niesamowite to jest. Pierwszy raz Emilia, ci tak coś udało. Przez oko. No, to był totalny fart. Wypadłaś mi z oka. Oj, sorki. Już z powrotem wracam. Ba, ja tutaj ci... Już z powrotem wracam. Dobra, postawiłem. A tu czemu ten? Właśnie, bo ja to gdzieś zabrałam. O, dobra, no tu właśnie, dobrze. No nie ma. Ały, no i kurde, to, jaki głupi. Ała, ja nie mogę. Bo ja chciałam ci pokazać. Został skazany na upadek przez gracza Szczypson? Ej, jaki ja miałem w tym wkład, przepraszam bardzo. Się po prostu wyłożyłaś. To jest niesprawiedliwe. Ale to popatrz na twoje oko, bo ty to źle zrobiłeś. Dlatego właśnie miałam tą żółty ten. O kurde, ale jestem zepsuty. Czekaj, wyląduję tu. No to tu. Ja to ten. Trochę wyląduję problem. Tu. O, ląduję, no ja właśnie to chciałam naprawić ogólnie, żeby wyjąć. Ej, no to skąd to, to czekaj, no bo to w takim razie jest o jeden za dużo No bloków. Bo ja tu mam ten jeden żółty. A masz jeszcze jeden? A masz. A no mam. I ten daj biały, tam biały musi stać. Masz dobra. Żółty? No nie mam, daj mi. No ja tam nie dolezę przecież. Dobra, to czekaj, to... Aha, no to ja zaskoczyłem. Czekaj. Okej. Okay. No ja nie mogę, chociaż... no ile razy można, no. Mam nadzieję, że chociaż na górze, a nie zostało. Ja też mam nadzieję, a nie, jest tu, że jest tu ten żółty, dobra, mam go. Dobra, no to weź go tam postaw, ja już wracam. Dobra, to czekaj, to ja ci zrzucę twoje rzeczy. Okej, tu, dzięki. Tu. To. Kurde, za dużo ci tego zrzuciłem. Dobra, tu są strzały jakieś, ale rozsypała się coś na tym polu, nie, ogólnie. Ej, no właśnie. Ty, a kto zasadził to pole po tym? Nie wiem. Bo tu było całkowicie zniszczone pole w trakcie, jak to zalało. Ja nie mam moich itemów. Proszę, no nie wiem, gdzie są. Itemy. No masz je na pewno. Nie, no nie. Aha, czekaj, mam jeszcze łopatę jakąś. No i jeszcze siekierę potrzebuję. Nie, to siekiery nie mam. Siekierę, no proszę znajdź mi. Na górze, tu. I tylko no to siekiery? Mi ją zabrać. Tak, siekiery mi brakuje. Masz ją? Rzucam na dół. Tak. Dziękuję. Dobra, znajdźmy ten, znajdźmy tą twoją... Czekaj, wylećmy na górę, na ten, na to coś od Dawida. Na ten... Coś od Dawida. O kurde. Nie zadał mi to obrażeń? Co jest? Myślałem, że dostanę ciosa. Dobra, Uej! Kurde, czekaj, bo ja tutaj jakieś dziwne place'y robię. Dobra, uwaga, skupmy się na tym, gdzie jest ten... Łódź podwodna ja twoja. Moje łódź, bo moja łódź jest taka, że ten... Łuk! Oddaj mi jeszcze łuk. To nie mam łuku. O, ja mam swój. Twojego nie mam. On tam gdzieś pozostał. Jak poszła. Ej, szczerze. Prawie spadłam. Bo ja nie znałam, zapomniałam, że trzeba dostać spację. Ej, to jest mój łuk czy twój? To jest moim strzelam. Dobra, czekaj, pójdę ci pomóc. Czemu mi się zawsze dzieją takie rzeczy? No bo ty lecisz i się wykładasz, nie? No to co z tego, kurde? Ja chcę mój łukę. No dobra, ale ja nie wiem, gdzie on jest. Czekaj, bo to idę. No nie, no na teście też go nie ma, serio? Jak to jest możliwe? No, ulubiony był. Czekaj, on tu gdzieś będzie poza... w tym polu. Szukaj w sianie, szukaj. By się tam mocno rozwaliłaś, tam może być wszędzie w tym sianie, wiesz o co chodzi? No ej, serio, aż tak. No tak. Ała. Ale ja nie wiem gdzie. Prom jest teraz, nie mam mojego łuku, to mój ulubiony łuk. No dobra, no to było się tak nie wywalać. No to nie jest moja wina, no, ty mnie zrzuciłeś, przecież tam widziałeś, jak te napisy były. Co robisz? No, wlazłem do środka. Jak ty to zrobiłeś? Tu jest klapa. Aha. A to był tam łuk mój może? Nie było, no szukam dalej. Dobra, nie ważne. A w wodzie? Trudno się mówi. No, skalmary no, zjadły? Czy te kalmary? Skalmary. Kalmary. Kalmary. Jest tam... A nie, to nie. To nie to. Dobra, później no, to poszukamy. Kurde, no przecież jest tam ten łuk. Czemu? Gdzie? No jest tam. Ej, jestem pewna, że ty go wziąłeś i ty go tam sobie wyrzuciłeś. Gdzie? Nie, przysięgam, no, że go nie miałem. No to nie wiem, jak to się stało. Nieważne, dobra, chodź, dobra. Kurde, szukamy tej łodzi. Co jest z tym niebem? Co ono jest takie dziwne? Nie wiem. Dobra, ja tu ląduję, Ała, dobra. Fajnie. Dobra. Ała. Nie ma tej łodzi, nie widzę jej nigdzie. No ja też nie, nic nie widzę żółtego. Ona tam była bardziej, przy posterunku policji, ta moja łódź no była chociaż. Tam. No chodźmy tam, no. Dobra, lecę tu, jestem... O kurczę, do policji wjechałem. Dobra, idę zgłosić zaginięcie.
O kurde, tu nic nie ma, Czemu policja jest taka, nie wiem właśnie. Ale tu była taka dziura wielka, zamurowali ją chyba. Dobra, czekaj, idę zgłosić, tu. Czekam na kogoś. Dzień dobry, przyszedłem zgłosić... Zgłosić zaginięcie. Mojej i twojej łodzi. Moja i twoja łódź zaginięta. Nie ma jej. Okej, dziękuję. Dobrze. Do widzenia. Kochacie, Emilia, musimy szukać dalej w takim razie. Co tam jest tak dużo piachu, taka góra z piachu? Ja tam nie chcę jednak... Kurde, czekaj, podlecę tam. Łe, co to... Jest moja łódź! Jest twoja tam też! Co to jest? Co to jest za wielki... To jest ananas? To wygląda jak domek SpongeBoba. SpongeBob mieszkał w takim ananasie, pamiętasz? Oglądałeś bajkę? Tak, bikini dolnym. Bikini dolne. Ej, to w ogóle wygląda jak bikini dolne. Ej, tam jest twoja łódź. Patrz, gdzie wy zaparkowała, jak pięknie w ogóle. Ej, normalnie, no chyba równoległe, no chyba to kurde było... Normalnie jest, tak, no. Parkowanie... Ej, tu nawet można... A nie, nie można. Teraz już nie można. Trzeba teraz... W ogóle się już nie da tutaj wejść. No nie da się. Ej, co to jest? A dołem? Jakieś dziwne rzeczy. A dołem się da. No. A dołem się też nie da. Ale bo to jest zamurowane, czekaj. Albo co tu się kurde wydarzyło? Czekaj, bo ja coś psuję? Dobra, nieważne. Czekaj, idę. Da się wejść dołem? Nie, chyba nie wiem. Nie, gdzie się wchodziło dołem? No tutaj. A tu? Gdzie ja jestem? Chyba się nie da. Ale górą się da. Tak, ale trzeba jakoś tam wpłynąć, w sensie wlecieć. Ej, co jest? Nie mogę użyć fajerwery. Czekaj, no patrz, ja już tu ląduję. Dobra, jestem w środku. Dobra, nice. Czy jest jeszcze sterowna, czy już nie działa? Nie działa. Okej. Nie jest zbyt sterowna. Ale... Dobra, a teraz no, chodź. Chodź tutaj do mnie. Gdzie ty jesteś? No tu do środka, do środka tej, jak to się nazywa. To nie jest takie proste. To gdzie? A, bo ty masz, no tak, do łodzi podwodnej, no bo ty masz, o dobra, chodź tu. Stawaj na klapę i teraz robimy, challenge jest, uwaga, stawaj tu. Mhm. Teraz tak, no. Odpowiedź źle, wpadasz do dziury, uwaga. Dobra. Pytanie pierwsze, jaki mam kolor oczu? Zielony. Dobrze. Ona jest 10 na 10, ale nie lubi tańczyć. 0 na 10. Dobrze. Ona jest 10 na 10, ale ma piękne włosy. 10 na 10. Nie, 7 na 10. 4 na 2. Dobra, no to teraz ostatnie pytanie. Ej, takie... Nie, no zmiana teraz, teraz jest dobra. Zmiany. Dobra. Ona jest 10 na 10, ale nie kupuje na super okazjach Media Expert. 7 na 10. Ona jest 10 na 10, ale ma złamaną nogę. 10 na 10. No dobra, no to czekaj, ostatnie pytanie. Stawaj tu. Stawaj tu. Jaki jest ostatni artysta, którego słuchałem na Spotify'u? No to ja myślę w takim razie... Nie, Spotify ja muszę... not responding. Muszę sprawdzić. A, dobra, widzę. Powinnaś wiedzieć, gadaliśmy o tym ostatnio. Tak, no to w takim razie będzie to... Czekaj, o kim ty mówisz? Post Malone. To jest zła odpowiedź, ale czekaj. Już się zrzucę, żeby nie było. Już ci mówię, co to jest. Mówiłem ci o historii takiej, gdzie włączyłem sobie piosenkę Julii Żugaj, a później mi się przełączyło i na palmach i dryneczkach się mi to zatrzymało i mówię, co ja słucham w ogóle, co się dzieje? No to palmy i dryneczki to były teraz. Kurde, tak patrzę na Spotify, muszę to zmienić, bo mi wstyd. Dobra, chodź, tak, palmy i dryneczki, no. Ja to słuchałem i mam takie, ała moje uszy, dlaczego mnie tak bolą? A ja, aha, dobra, dlaczego to się włączyło? Wszystko jasne, dobra, chodź. Idziemy w takie, czekaj, chodź jeszcze tą moją łódkę zobaczymy. Ej, ja nie wiem, o co tu chodzi, czy tu faktycznie jakiś, nie wiem, co tu mieszka. Wygląda jak dom spożywa, ciekawe kto to wybudował. Są jakieś nogi wystające. Nie, musimy się zapytać chłopaków, może chłopaki to wybudowali. Dlaczego moja łódź tutaj jest? Nie rozumiem tego. Gdzie ty jesteś? Też nie. A to nie wiem, co to jest. Nie wiem, dobra, czekaj. Moja łódź. Moja łódź jest dobra, tak działa, była taka, jaką ją pozostawiłem. O kurde. Proszę przeparkować swój statek z tego miejsca. Co jest? Mimo wszystko powitalny prezent. Co? Ty gąbki dostałem! Ej, jak to jest ten jakiś SpongeBob, kurde? Myślisz, że to SpongeBob mieszka? No nie wiem. Ej, to by wytłumaczało zalanie w ogóle, nie? To by tłumaczyło, dlaczego tu było wszystko zalane. Ej, dobra, biorę gąbkę. Jak ja mam przeparkować statek bez wody? Nie wiem, musimy go pchać. Dawaj, próbujemy jeszcze raz. Nie da rady. Już wczoraj próbowaliśmy. Tylko nie dasz rady, Emilka, ty, bo ci ten... Ej, nie, ja myślę, że jeden... Bo ci pęknie kręgosłup, że jesteś na strzała. Jednak... Emilka, ciebie jakbym szarpnął, to by ci dwa barki wypadły.
Dobra, dobra, chodź, nie wyciągniemy tego. Ja nie wiem czy ty okay. mieszka. Czekaj, zapukajmy może do drzwi, może jest w domu. Ała, kurde. Dobra. Ona jest 10 na 10, ale nie umie latać elytrą. 7 na 10. Puk, puk. Aha. Halo? Chyba nie ma go. Chyba nie ma. Chyba nie ma. Dobra, czekaj. Siły zbrojne atakują. Tak. Raz, dwa, trzy. O kurde. To jest jak... Czekaj, to jest jak wrzucenie granatu do środka. Uwaga, jest tak. Pum. Wpadł. Zamknięcie. Pum. Wybucha. Dobra, nie ma go na chacie, nie będziemy się włamywać, bo nie wiem, czy możemy. Dobra, chodź, wracamy w takim razie z powrotem. Przynajmniej znaleźliśmy mój statek zatopiony. I twoją zatopioną, znaczy w sumie twoją odtopioną łódź podwodną. Moja odtopiona łódź podwodna. Mój zatopiony statek i twoja odtopiona. Dobra, wróćmy z powrotem, widzowie. Ja w tym momencie kończę odcinek, nie wiem co tu się wydarzyło z tym niebem, ale domyślam się, że w takim razie skoro tutaj powstało coś takiego, to niebo jest jakoś z tym powiązane. Mega dziwne sytuacje się tu dzieją, ale nieważne. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmie, w którym mam nadzieję, że wszystko się jakoś wyjaśni. Trzymajcie się, pozdro. Elo. Bye.